Samorządowe przygody z nauką, piknik organizowany przez Łomżyńskie Forum Samorządowe z początkiem roku szkolnego gościł w Sokołach. Witam bardzo serdecznie telewizów telewizji Naref, wójt gminy Sokoły Józef Zajkowski. Dzisiaj gościmy ekipę, która ma charakter objazdowy, która zagościła dzisiaj w Sokołach z festynem Samorządowe przygody z nauką. Nasze dzieciaki, młodzież garnie się do nauki i sądzę, że organizowany przez Łomżyńskie Forum festyn sprawdził się, daje efekty. Również Wyższa Szkoła Agrobiznesu przygotowała się tematycznie, także wszystko tutaj nam działa tak, jak być powinno. Bardzo dziękujemy i zapraszamy do Soku. Celem pikników jest promocja nauki. Dzięki tak przygotowanym festynom uczelnie wyższe z naszego województwa mogą bezpośrednio spotkać się z przyszłymi studentami i zachęcić ich do skorzystania z bogatej oferty edukacyjnej. Jeśli przygody z nauką, to tylko z Wyższą Szkołą Agrobiznesu w Łomży. Oczywiście, że tak. My tutaj jak najbardziej wtórujemy idei uczenia się przez całe życie, bo teraz tak właśnie świat wygląda i to jest wymagane, żeby cały czas się dokształcać. Dlatego mamy też zajęcia zarówno dla tych najmłodszych, jak i dla tych najstarszych. Kontynuujemy to, co udało nam się na przestrzeni już prawie 25 lat tutaj osiągnąć i serdecznie zapraszamy. Organizatorem pikników jest m.in. Łomżyńskie Forum Samorządowe. Widzimy się dzisiaj w Sokołach na kolejnym festynie z cyklów samorządowych Przygód z nauką, realizowanych w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. W najbliższy weekend odbędą się kolejne festyny z całego cyklu festynów. W sobotę gościmy przy Szkole Podstawowej w Starym Zakrzewie, gdzie wspólnie z gminą Zambrów organizujemy festyn samorządowych Przygód z nauką. Natomiast w niedzielę powiat łomżyński organizuje festyn przy Szkole Podstawowej w Jarnutach. Także wszystkich serdecznie zapraszamy, mieszkańców i nie tylko, z dziećmi, z członkami rodzin, na wspólną zabawę, edukację, naukę i integrację międzypokoleniową. Partnerem pikniku była gmina Sokoły, Łomżyńskie Forum Samorządowe i Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży.